Pragnę bardzo serdecznie zaprosić wszystkich na wyjątkowe przedstawienie, które będzie mieć miejsce 17 września o godzinie 19:30 w Górze Kalwarii na tle Ratusza Miejskiego. Przedstawienie o świętym Stanisławie z Góry Kalwarii, który w tym roku, 5 czerwca, został ogłoszony świętym w Kościele przez papieża Franciszka i który jest postacią wyjątkową w dziejach Kościoła polskiego, ale także Rzeczypospolitej. Niewątpliwie jest też wyjątkową postacią dla Góry Kalwarii. Całe przedstawienie będzie mówić o tym, jakim on był świętym i jak jego losy były związane z tym miastem, ówczesną Nową Jerozolimą założoną przez biskupa Stefana Wierzbowskiego, miastem świętym Kalwarią Mazowsza. Całe przedstawienie wyreżyseruje Łukasz Głodek, który poprzednio był już reżyserem Misteriów Męki Pańskiej, autorem tekstu, który powstał specjalnie na potrzeby tego przedstawienia, jest pan Jacek Kowalski, wielki miłośnik sarmackiej Polski. W przedstawieniu wezmą udział aktorzy, amatorzy, jak zwykle, tworzący misteria w Górze Kalwarii, ale także zespół Monogramista JK oraz chór Reditus. Kanonizacja ojca Stanisława Papczyńskiego to wielkie wydarzenie dla całej Polski, dla Kościoła polskiego, ale przede wszystkim wielkie wydarzenie dla Mazowsza i Góry Kalwarii, bo to właśnie tu, w tym środowisku ojciec Papczyński apostołował, prowadził swoją działalność duszpasterską, ale co jest warte podkreślenia, był wybitnym Polakiem XVII wieku, wielkim patriotą i myślę, że to powinniśmy przede wszystkim przekazywać młodszemu pokoleniu. Obserwujemy w ostatnim okresie zdecydowanie większy ruch pielgrzymkowy w Górze Kalwarii, także miasto jak gdyby wraca do swoich korzeni, do swoich celów, było powołane przez biskupa Wierzbowskiego jako miasto właśnie dla pielgrzymów. Bardzo nas to cieszy, gdyż jest to wielka promocja naszego miasta, a przy tym również pewien aspekt jego turystycznego rozwoju. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Będę mówił bardzo krótko, ponieważ przedstawienie samo będzie mówić. Bardzo się cieszę z obecności was wszystkich, którzy pragniecie przez to, że tu jesteście, także uczcić świętego Stanisława z Góry Kalwarii, ale także w tym przedstawieniu wspomnimy drugiego świętego z Góry Kalwarii, błogosławionego Zygmunta Sajmy, który także 17 września odszedł do Pana jako męczennik zamordowany w Palmira. To przedstawienie jest hołdem dla tego bardziej znanego świętego, który w tej chwili rozsławia Górę Kalwarię na całym świecie, ale także hołdem dla męczennika Zygmunta, który odważnie poszedł za Chrystusem ukrzyżowanym. Jeśli ktoś jeszcze nie ma pamiątki z misterium, to powinien podnieść rękę do góry i wtedy taką pamiątkę może od naszych aniołów, którzy roznoszą, dostać. Ta pamiątka ma to w sobie, że jest tam tekst pieśni, teksty pieśni, które mogą nam pomóc przynajmniej włączyć się w tę część naszego przedstawienia. Można powiedzieć, aby ten chór, który będzie śpiewał w niektórych momentach, liczył kilkaset osób. Bywajże rodaku, ojcze Stanisławie, na chwałę Chrystusa Pana, na chwałę mnie. Tobie triumf znamienity, odziedziczyłeś syjońskie szczyty wiecznego domu Rzeczpospolitej. Pomóż nam do nieba, na chwałę Chrystusa Pana, na chwałę niepokalaną.
niebieskiej ojczyzny. Na chwałę Chrystusa Pana, na chwałę niepokalany pomóż nam dostać plan niebieskiej ojczyzny. Pobożni spektatorzy, ujrzycie spektakl Boży o świętym Stanisławie. Przyjmijcie go łaskawie, bo wielki jest to święty. Mizerne zaś aktorów zdolności i talenty. Na dzieło tak ogromne... Zamilknij. Już. Przybliżę realia tamtej doby, stulecie XVII. Przedstawię też osoby biskupa poznańskiego, Stefana Wierzbowskiego, najzacniejszego, który był fundatorem góry, i Sobieskiego Jana, koronnego hetmana. Ich obu łączyła przyjaźń szczera, wierna i niekłamana. Wystąpi też przed wami pewna bogata pani, szlachetna Raciborska. Ha! Baba nieokiełznana, plotkara co niemiara, szerząca fałsz i potwarz, która... Sam jesteś plotkarz. Będą żołnierze, Szwedzi, żebraczka, pustelnicy, a także na początek pobożni zakonnicy zakonu pijarskiego, zacnego, do którego nasz kochany święty za młodu został przyjęty, nim dał jeszcze istnienie zakonowi Mariana. Już przestań! Czas na scenę pokazać przedstawienie! Nastroszcie pióra! Imaginacji skrzydła. A ja nastawię sidła. Patrzcie. Oto wieś góra. Która dostąpi zniszczenia. Ochydy spustoszenia. W królestwie zatracenia. Do szkoda. Dzień sądny roku 1655. Umiera kapłana! Kapłana! Matko i pokalana. Niepokalana pani. Polegli tu moi kompani. Bez spowiedzi, bez wiatyku. Czy dusze ich pójdą do pana? Czy staną w niebieskim szyku? Czy runą do otchłani? Błagajże dla nich kapłana, matko niepokalana, niepokalana pani. Te dusze otchłań weźmie, a kapłana daj Boże szczerze. Boże, zbawić racz żołnierza Twego, który w Tobie nadzieję pokłada. Widzieliście katabasa darmo zjada? Widzieliście katabasa darmo zjada? Nie pracuje, cudzy chleb zajada i do trupa, byle co gada. Nie pracuje, cudzy chleb zajada, a do trupa, byle co gada. Jestem ksiądz Stanisław Papczyński. Patrzaj, jaki to katabas świński.
Zapamiętaj tego dziada. O córeczko, dłużej tu być nie wypada. Co za baba? Chciałem rzec. Wybacz jej, panie. Sama nie wie dobra niewiasta, co gada. A mnie za to cząstka krzyża przypada. Crux fortissima, gloriosissima, nobilissima, felicissima. Bóg, który zsyła śmierć, to Bóg morderca. Mów! Bóg! Bóg! Który w górę serca! Wieczystą osnową. Maryja Panna od dziś jest Rzeczypospolitej Polskiej Królową. Wiem, widzę, dostrzegam, panie. Szwed, Moskal, Kozak ustąpią z dziedziny zabranej, a Rzeczpospolita wstanie na kształt murawy zdeptanej ku chwale Chrystusa Pana i Panny Niepokalanej. Mów! Klecho, pękasz przed kawałkiem ciasta, a Bogiem twoim jest grzeszna niewiasta? Bóg, który w ciele czystej matki oblógł się w człowieka, w tym chlebie utajonym na twą duszę czeka. Łżesz! Możesz mnie zabić, żołnierzu swobodny, ale tej prawdy nikt zabić nie może. Żem ja Polak, katolik, obywatel wolny i wolne stworzenie Boże. Bij, zabij! Lękaj się sądu Bożego! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie zginiesz. Bóg cię wzywa do czegoś większego. O niepokalana gwiazdo jaśniejąca, królowo niebieska, różo gorejąca. Umiłowani, o siostry umiłowane, słuchajcie Ewangelii na dzień dzisiejszy wskazanej ku chwale Chrystusa Pana, Panny Niepokalanej. Wszak oni w Jerozolimie mieszkali kiedyś oboje. Każdy mógł ich usłyszeć, obejrzeć na oczy swoje. Nam Pan Bóg odmówił tej łaski, lecz
dał nam większy traktament. Podał nam Pismo Święte i dał nam Najświętszy Sakrament. A w Piśmie Świętym dał siebie, to znaczy dał swoje słowo, które się w sakramencie wciąż staje ciałem na nowo. I stajesz się już nie tylko świątynią Salomonową. I będziesz świątynią Boga. Już jesteś Jerozolimą nową. Ten kapłan ma ducha. Ten kapłan z Bogiem sam na sam gadał. W natchnieniu spowiedzi też słucha. Jużem się u niego spowiadał. To niejaki Stanisław. Ale upraszam nisko, by ksiądz biskup poszedł ze mną. Dokąd? Całkiem blisko, nad wsią góra, widziałem zjawisko niecodzienne. Proszę. Lecz ziemską Jerozolimę, uważcie, zniszczyli poganie. Świątynię zburzyli, a wiernych wygnali na wieczne wygnanie. Taki ty sam człowiecze, Boga wypędzasz z siebie przez grzeszną nienawiść, która miłość otchłani grzebie. Ten katabas pije do siebie. Lecz pókiśmy nie umarli, nasza nadzieja w niebie, bo każdy z nas za darmo może, jeżeli chęć jego by chciała, odrodzić zbezczeszczoną świątynię swojego ciała. Ten klecha mnie obraża, wołajcie prowincjała! Dlaczego kościelna władza pozwala na takie skandale? Dlaczego działasz ospale, pobożny prowincjale? Widzieliście? Darmo zjada ujadacza, co uczciwej kobiecie uwłacza. Wielmożna pani słusznie na eksorbitancję jest czuła. Do osobistych wycieczek nie służy kapłańska stuła. Zawieszam księdza w karcerze. Ale księże bro... Rozpaczy tę rzecz kapituła. O córeczko, dłużej tu być nie wypada. Widziałeś? Księże biskupie, ten krzyż, co na niebie stoi? On właśnie mój umysł nurtuje i duszę mą niepokoi. Tam krzyż, krąg słoneczny pod krzyżem, a nad nim księżyca znamię i serce czterema ćwiekami na krzyżu ukrzyżowane. O, znaczne to jest objawienie o mocy niespotykanej ku chwale Chrystusa Pana i Panny niepokalanej. Nie daje mi spokoju ten krzyż na niebie świetlany. Cóż mógłby on tutaj znaczyć? W tej wiosce wojną znękanej. Może by tu miasto założyć o formie niespotykanej? Osadzić je chrześcijanami w kształt reguły przepisanej. Dać wójta, ławników, burmistrza i 7 klasztorów postawić. Ku chwale Chrystusa, Pana i Panny Niepokalanej. A żeby po dniach niepomyślnych powrócić moc wiary zachwianej i ducha polskiego natchnąwszy Królestwo Polskie zbawić? Ku chwale Chrystusa, Pana i Panny Niepokalanej. Ku temu też
rozeznanie tej sprawy mój umysł, że jeśli miasto założyć, to miasto na planie krzyża i rozmierzone tak ściśle, jak to tylko potrafimy, iż by oblekło kształt nowej Jerozolimy. A komu wasza wielebność miasto w opiekę dasz? Laudetur Jezus Chrystus. Widzisz, wasze, mówisz i masz. Dawno nie widzieliśmy ojca. Kędyś bywał, ojcze wielebny. Na pustyni byłem za posługą. Tam habit przywdziałem zgrzebny. Zamiast czarnego, biały. Cóż to za dziwny zakon? Zakon aż dotąd nieznany. Maryjanami zwany. Przeze mnie liche narzędzie, od Boga powołany ku chwale Chrystusa Pana i Panny Niepokalanej. Tu zostaniesz, ojcze wielebny. Nie mogę. Idę na pustelny. Ależ miastu temu będziesz potrzebny. Pomodlę się za nie rzetelnie. Pan pod lasem. O, 2 mile od miasta. Wioskę ma pewna pobożna niewiasta. Tam postawię ci klasztor i basta. Dziadu, klasztor nada. Moja wioska tam pod lasem. I co? Sąsiadować mam z tym katabasem? Nie chcę, dziada. Za sąsiada, niech spada. Mościa pani, o mało. A jak nie, to do trybunału. I na drzewo. Już trybunał sprawę zbada. Chodź, córeczko, dłużej tu być nie wypada. I co teraz? Drogi ojcze Stanisławie, spór zażegnam, atmosferę naprawię. A ja na swej drodze nowy krzyż postawię. No to uwierzę. Batanie! Lux fortissima, gloriosissima, nobilissima, felicissima. Lux solium currus quedei. Lux fortissima, gloriosissima, nobilissima.
panie hetmanie! Jaśnie, panie hetmanie! Mów! Najjaśniejszy panie hetmanie, otomańskiej potęgi chimera niepoliczonymi pułkami do Rzeczypospolitej się wdziera. Znowu duszę podchłać się z baną. Mości panie, szturm mój Turka ostrą stal. Ja szturmował będę modlitwami. Idź i módl się, ojcze, za nami. Pójdę na Chojnatę i do Czerska, i na Otwock, i na Mińsk, i na Piaseczno, aby wasza potrzeba rycerska wzmocniła się modlitwą serdeczną. Chora i uboga, nie mam nic, jestem niczym. Kłamiesz! Gdzieżbym śmiała? Przecież jesteś świątynią Boga. To największa we wszechświecie chwała. Bóg przywraca tobie zdrowie postradane. Ku chwale Chrystusa Pana i Panny Niepokalanej wstań i chodź. Idę. Idę. Chwała. Chwała. Umiłowani, o siostry umiłowane, my tu śpimy, a tam chorągwie do boju uszykowane. My tu śpimy, a tam otomańska potęga po ziemię nasze sięga, po głowy nasze sięga. O bracia i siostry, widzę, jaśnieją dymy i łuny. Lewiatan od gniewu parska i pcha morderców tłumy. A naprzeciw, jak biała ostroga, chorągwi naszych garstka. Hetman pochylił buławę, chorągwie się zerwały. Jak opy Dawid z Goliatem, mocują się, łamią, złamały. Boże wielki, zobaczyć i umrzeć. Już pierzchają morderców tłumy, ale jeszcze amarantem płyną krwi sarmackiej strumieni gorące. O, tam za nas biją się i giną ojców naszych, synów, braci, tysiące. Panno czysta, za twoją przyczyną, jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie, wątpić nie potrzeba.
nieskalana Pani, archanielskich krzyków, nie daj zginąć marnie Ojczyźnie grzeszniku. Bitwa pod Chocimiem, widziana i opowiedziana przed wami ku chwale Chrystusa Pana i Panny Niepokalanej. Ojcze, tyś w świętych rzędzie. Ja jestem tylko narzędzie. A on tylko gada i gada. Chodź, córeczko, dłużej tu być nie wypada. Ale czemu jesteś taka blada? Pani matko, jakaś słabość mną owłada. Ja umieram. Córko, czekaj! Biada! Biada! Pomocy! Pomocy! Mościa pani! Mościa pani, nie biada! Mościa pani ma przecież sąsiada! Ksiądz Stanisław? Ksiądz Stanisław. Się nie nada. Przecież ja go nienawiści mam. Pan Bóg panią z nienawiści oczyści. Ale przecie on ma we mnie wroga. Ależ pani jest świątynią Boga. Jak i ja. Jakże ty, podłego stanu, śmiesz zrównywać się do mnie samej? Chwała bądź Chrystusowi Panu i Pannie Niepokalanej. Co jest trudniej? Powiedzieć przebaczam? Czy też powiedzieć martwa córko, powstań żywa? Otóż, żebyś mościa pani wiedziała, że ja tobie nijak nie uwłaczam i że pragnę, abyś była szczęśliwa. Przeto mówię do twej martwej córki, powstań żywa. A tobie tą nienawiść wybaczam. Najmodlejszych, najpokorniejszy z najpokorniejszych, pomóż nam, to nie Pan. Na chwałę Chrystusa Pana, na chwałę Niepokalanej, pomóż nam dostać bram niebieskiej ojczyzny. Uczestniku gorzko, prorokowałeś, przepowiadałeś krzyże i blizny ziemskiej ojczyzny. Pomóż nam do nieba. Na chwałę Chrystusa Pana, na chwałę Niepokalanej, pomóż nam dostać bram niebieskiej ojczyzny. Niebieskiej ojczyzny.
wami. Słowo głosiłem żywe. Dzisiaj odchodzę od was na Chrystusową niwę. Chciałem, naiwnie może, ale przecie nie darmo, by w Rzeczypospolitej kwitła cnót boskich karmić, aby chłop, łyk i szlachcic na co dzień i od święta, o krzyżu Chrystusowym najserdeczniej pamięta. A nie tylko pamiętał, ale nim żył prawdziwie, cnotliwie, zapalczywie, płomiennie i żarliwie. Chciałem, by każdy pielgrzym do tej góry Kalwarii miał na pamięci cnoty niepokalanej Marii. I by co roku w mieście ogłaszano z ratusza, że baranka Bożego, niewinnego Jezusa, samyśmy pochwycili, oskarżyli, skazali i własnymi rękami sami ukrzyżowali, zadając śmierć Synowi Wszechmogącego Boga. Przez co ma w sercach naszych grzechów ludzkich trwać trwoga, lecz grzechy będą, rozkrwawi ręka grzeszna, zasiewem męczenników 17 września. Jam nad grobem, nie nic to, lecz przyszłość mi nie tajna. Tego dnia zginie kapłan święty, męczennik Sajna. Myślał diabeł, że z księgi żywota go wymarzę, lecz dał go niebu i wywiódł na ołtarzu. Lecz chciałbym też, by grzeszni, co wszeteczeństwa czynią, wiedzieli, że ich ciała są Jezusa świątynią. Pozostawiam tych pragnień pamięć może niełatwo. Parę kości wybrakłych, lecz miłość nie wyblakła. Ona mówić mi każe, weźmij człowiecze krzyż i dalej, dalej, dalej za Bogiem wzwyż. Dalej człowiecze, dalej człowiecze, dalej za Bogiem, dalej wzwyż. Dalej człowiecze, dalej człowiecze.
Przybywajcie, przybywajcie, Matkę swoją wyznawajcie. Przybywajcie wesprzeć stronie na ojczystym swym Syjonie. I teraz udzielę błogosławieństwa relikwiami świętego Stanisława. Proszę przyjąć to błogosławieństwo jako takie błogosławieństwo wieczorne. Błogosławieństwo na to, co jest ostatnim akordem tego przedstawienia. Aby chwycić się krzyża, aby krzyż nieść w życiu, aby krzyż kochać. Krzyż stał się sposobem naszego życia. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.